Witam bardzo serdecznie wszystkich i przede wszystkim pozwolę sobie wymienić panią Annę Łopińską-Lipczyk i pana Wojciecha Lipczyków, członków rodu i kontynuatorów pięknej tradycji brązowniczej łopińskiej. Proszę państwa, Ignacy Łopieński, bohater wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie, wprawdzie w wydawnictwach do Wielkiej Wojny bywał wymieniany jako udziałowiec firmy, ale miał z nią stosunkowo niewielki związek. Natomiast o braciach Łopieńskich pisano już, poświęcono im przynajmniej za mojej pamięci trzy wystawy. Parę lat temu pani Monika Bryl napisała pracę doktorską im właśnie poświęconą, ale wydaje mi się, że ciągle coś można, tak powiem, jeszcze w tej spuściźnie, którą pozostawili, znaleźć. I muszę niestety rozpocząć od takiej krótkiej historii firmy. Sagę Łopieńskich należy zacząć od Jana Łopieńskiego, urodzonego w 1838 roku, który rozpoczął swoją działalność w 1862 roku, żeniąc się z Feliksą Widawską, córką brązownika warszawskiego. Przepraszam bardzo. Po którym objął pracownię. U Jana Widawskiego też praktykował, uczył się również w szkole rysunkowej, co było bardzo ważne, potem odbył praktykę czeladniczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od niepamiętnych czasów, czyli od paru wieków, a potem podtrzymanymi w ustawie z 1809 roku, czeladnicy byli zobowiązani do odbycia takiej wędrówki, która obowiązywała. Troszkę bliżej, może trochę tak, już. Tak? Dobrze, która obowiązywała. Ta wędrówka Jana, tak samo jak później jego syna Grzegorza czy Tadeusza, była bardzo solidna, chociaż czasem one były troszkę takie mało istotne, bo jeżeli złotnik warszawski wyjeżdżał do Radomia albo do Krakowa, który był bardzo wygodnym miastem, bo to z jednej strony było polskie miasto, ale z drugiej strony była to za granica. I potem pisano w referencjach, że odbył praktykę w ośrodkach zagranicznych. W tym przypadku to były rzetelne i bardzo pouczające praktyki. Jak słusznie podkreśliła Monika Bryl, pozycja brązownika w Warszawie nie była bynajmniej komfortowa. Był popyt na modne brązy, ale klienci wolili najbardziej francuskie, a miejscowi rzemieślnicy wykonywali też bardzo mało satysfakcjonujące prace, jak brązy budowlane, okucia drzwi czy okien, czy antaby do trumien. Co jest bardzo ważne, nie było też odbiorcy państwowego. Do połowy XIX wieku w kraju, który miał przynajmniej w teorii króla, w osobie cara i jakieś tam urzędy, jeżeli przegląda się archiwa intendentury budynków cesarsko-królewskich, tam widać, że zamawiano i brązy, i srebra, i meble w Warszawie. Potem ta sytuacja się całkiem zmieniła. Jan Łopieński chciał zajmować się sztuką, do czego miał wszelkie predyspozycje.
Dzięki pracowitości i zdolnościom jego pozycja rosła, a przykładem może być obstalunek brązu do Pałacu Kronenberga. Ale spektakularnym sukcesem było zdobycie srebrnego medalu na wystawie światowej w Paryżu w 1878 roku za wykonaną z firmą ślusarską Szymona Skoraczyńskiego balustradę do Pałacu Zawiszów przy ulicy Miodowej. To rzeczywiście, proszę Państwa, był ogromny sukces, który trudno przecenić, bowiem na wystawach światowych wiele bardzo zamożnych czy wręcz bogatych firm wystawiało swoje prace specjalnie wykonane na tę okazję, bez liczenia się z kosztami projektu i wykonania, których zresztą najczęściej nie sprzedawano właśnie z powodu bardzo wysokich cen. Natomiast polskich firm warszawskich na to nie było stać i przez całą drugą połowę wieku XIX zaledwie chyba trzy firmy wystąpiły z tej branży brązowniczo-złotniczych. I jedynym poza Łopieńskim spektakularnym sukcesem było wystąpienie Frażeta w 1789 roku. Prac Jana Łopieńskiego zachowało się niestety niewiele. To jest uchwyt do zasłon z 1884 roku. Nalewka z Jana Łopieńskiego z około 1880 roku ze zbiorów Leopolda Mejeta, który zapisał nam ją w testamencie. I proszę Państwa, taka patera pamiątkowa, którą znam tylko z archiwalnej fotografii, wykonana dla Adolfa Fino w 1882 roku, który był on konsulem generalnym w Francji, w Warszawie, po bardzo długiej służbie zakończył ją właśnie w tym roku. A obok, proszę Państwa, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie projekt rysunkowy Jana Kryńskiego. Niestety zadania, jakie postawił sobie Łopieński, spowodowały, że nie był w stanie utrzymać firmy i przystąpił do spółki udziałowej Fabryk Wyrobów z Brązu i Innych Metali przy Tamce 6. Współpraca nie układała się dobrze, bowiem wspólnicy skłonni byli oferować bardzo różnorodne prace i usługi, jak większość warszawskich zakładów. Jan zdecydował się odejść i rozpoczął pracę w firmie Norblina, gdzie był kierownikiem działu platerów, potem cyzelerii. Zostało, jak już wspomniałem, niewiele po nich pewnych prac, ale do jego osiągnięć należy włączyć wykształcenie licznych brązowników, a przede wszystkim, tak jak bardzo pięknie podkreśliła Monika Bryl, wykształcenie swoich dwóch synów Grzegorza i Feliksa Łopieńskich. Grzegorz w 1963 roku, tak jak ojciec, odbył praktykę w najważniejszych centrach sztuki brązowniczej w Krakowie, w Wiedniu, w Paryżu. Uczył się też w szkole rysunkowej, zaś Feliks, urodzony w 1866 roku, był w Warszawie i pod okiem ojca uczył się zawodu. Grzegorz po powrocie w 1884 roku otwiera pod swoim nazwiskiem zakład brązowniczy i od początku towarzyszy mu brat, który podejmuje odpowiedzialność za stronę handlową firmy, zaś Grzegorz zajmuje się wykonawstwem, czyli stroną i techniczną, i artystyczną.
Jak z tego wynika, bracia od początku właściwie kierowali firmą, ale na oficjalnym szyldzie był Grzegorz Łopieński. Zapewne tego nie wiem, ale być może wynikało to z faktu, że Felix nie mógł jeszcze nie mieć wtedy uprawnień czeladniczych. Wedle ustawy z 1809 roku rzemieślnik, który chciał otworzyć swoją firmę, nie musiał być mistrzem, ale musiał być czeladnikiem. Ale to w końcu nie jest najistotniejsze. Pomieszczenia przy Nowym Świecie, a także wykupiona lub wynajęta dawna pracownia ojca przy Ordynackiej nie wystarczyły i w 1899 roku firma została przeniesiona na nową siedzibę przy ulicy Chorzej 45 na parcelę, w którym się wcześniej znajdowała fabryka broni Roberta Ziegler. I wtedy oficjalnie szyld firmy został zmieniony na bracia Łopieńscy. Na Chorzej w tamtym czasie nie było jeszcze solidnych kamienic, ale wielkie parcele z ogrodami bądź zakładami wytwórczymi, które były na początku wieku XX dzielone i tak około 1910 roku pierwotny numer policyjny, czyli inaczej mówiąc porządkowy, 45 zmieniono na numer 55 i tak już zostało do dziś. Tam mieścił się zakład ze swymi oddziałami, dom mieszkalny, w którym znajdował się też kantor firmy. Magazyn firmowy mieszczący się początkowo na Nowym Świecie około 1907 roku zyskał nową, świetną lokalizację. Była to kortegarda Pałacu Potockich przy krakowskim Przedmieściu. Centrum miasta oczywiście się w ciągu XIX wieku przesuwało na początku stulecia. To jeszcze była ciągle ulica Długa, potem się przesunęło ono na kwartał w granicach krakowskiego Przedmieścia, Senatorskiej i Wierzbowej, a w końcu wieku zaczęła się kariera marszałkowskiej, ale krakowskie Przedmieście stale utrzymywało swoją pozycję i funkcję reprezentacyjnej arterii i eleganckiego handlu. W 1912 roku na posesji wybudowano zakład, nową odlewnię z piecem morganowskim o pojemności 300 kg, co pozwoliło na realizację dużych odlewów. Firma świetnie się rozwijała, brała udział w wielu wystawach, zdobywała nagrody, a ten najświetniejszy okres firmy przerwał wybuch wojny. Zakończył się najwspanialszy jej okres, a potem zaczęła się powojenna bieda, odcięcie tak jak dla warszawskiego przemysłu rynku imperium, ale też zmianami społecznymi i nowymi trendami artystycznymi, a potem był jeszcze kryzys światowy. Dla wytwórstwa artystycznego i luksusowego to najwięksi wrogowie. Obaj bracia prowadzili zakład do 1936 roku, kiedy przejęli go synowie Grzegorza, Tadeusz i Władysław. Niedługo przyszła II wojna światowa, zakład był częściowo zniszczony, a firma produkowała naczynia kuchenne, karbidówki, odlewy techniczne. To znowu taka przypadłość czasów wojennych. W czasie I wojny światowej ewakuowane z Warszawy w głąb Rosji wytwórnie Norblina i Frażeta produkowały łuski do pocisków. A słynna jubilerska firma w Petersburgu, Faberge, też zajmowała się wykonywaniem miedzianych rondli. Łopieńscy w czasie powstania produkowali, zajęli się również produkcją granatów. A po wojnie bracia Łopieńscy wznowili działalność, włączając się do rekonstrukcji zniszczonych zabytków brązowych Warszawy.
1950 roku firma została znacjonalizowana, przekształcona w spółdzielnię, brąz dekoracyjny, zaś sam Tadeusz Łopieński po krótkim czasie pracy został i wraz z bratem zostali z pracy zwolnieni. Zatrudniony został w 1956 roku po wojnie, kiedy był niezbędny do rekonstrukcji pomnika Chopina. Wtedy też uzyskał zgodę na otworzenie pracowni przy ulicy Poznańskiej. Zmarł w 1983 roku, ale pracownia, jak wspomniałem, działa nadal, przejęta i prowadzona przez córkę, panią Annę, z mężem, panem Wojciechem Lipczykiem. Na czym opierał się sukces i w efekcie legenda firmy Łopieńskich? To prawda, że mieli przygotowanie artystyczne, byli świetnie wykształconymi i niewątpliwie bardzo zdolnymi brązownikami, ale przecież nie byli oni jedynymi dobrymi brązownikami. Wydaje się, że właśnie przygotowanie artystyczne, współpraca z artystami, ale także, czego nie należy pomniejszać, dobre prowadzenie handlowe i wyczucie rynku pozwoliło stworzyć im ofertę, która odniosła sukces. I oczywiście realizowali oni odlewy rzeźb wielu artystów, między innymi Kurzawy, generała Tadeusza Bylewskiego, Jana Nalborczyka, Lewandowskiego, Józefa Gardockiego, Andrzeja Pruszyńskiego, Stanisława Celińskiego i jeszcze wielu innych. Tutaj też w okresie w okresie międzywojennym zrealizowano parę pomników, chociażby Bolesława Chrobrego, Marcina Rożka dla Gniezna, Dowborczyka Michała Kamińskiego, Ignacego Łukasiewicza, Jana Raszki dla Krosna, Leopolda Lisa Kuli, Edwarda Bittiga dla Rzeszowa, Nikę dla Cieszyna i Jana Raszki, Marii Curie-Skłodowskiej Niczowej, Józefa Dietla rzeźby Ksawerego Dunikowskiego dla Krakowa, czy dla Warszawy Jana Kilińskiego, Stanisława Jackowskiego, generała Sowińskiego, Tadeusza Brejera, czy Syreny tej powiślańskiej Ludwiki Niczowej. I ja jednak chciałbym się skupić na dziale przedmiotów użytkowo-dekoracyjnych, bo niezależnie od zamówień realizowanych wedle dostarczonych projektów i modeli, Łopieńscy zmuszeni byli do uwzględniania zapotrzebowania rynku i gustów odbiorców, potrafili dobrać artystów i projekty, tworząc ofertę luksusowych przedmiotów tak artystycznie, jak i technicznie wykonanych na najwyższym poziomie. Projekty przygotowywał sam Grzegorz Łopieński, chociaż Felix także. Niektóre powstawały też po prostu w firmie. Tu jest projekt Patera z 1897 roku. To jest z kolei projekt tłoku pieczętnego w stylu Ludwika XV. Wazon klasycystyczny. Suszka na biurko. I proszę Państwa, kielich mszalny z około 1005 roku dla biskupa Edwarda von Ropa według projektu firmy. Tak na zachowanym archiwalnym w zachowanym albumie fotografii
fotograficznym braci Łopieńskich ta pozycja jest określona. Ale projektowali też dla nich inni artyści. To też jest, wydaje mi się, dużą zasługą Łopieńskich, ponieważ brak artystów chcących i co ważniejszych, umiejących projektować sztukę zdobniczą, to znaczy i rozumiejących materiał, i znających techniki, które można w stosunku do nich zastosować, w Warszawie był szczególnie dotkliwy. Łopieńscy potrafili nawiązać współpracę z artystami, z niektórymi zresztą się przyjaźnili. Tutaj trzeba wymienić chociażby Jana Strzałeckiego czy Michała Trębickiego, malarza i rzeźbiarza, który chyba najlepiej się czuł w małych formach, i wydaje mi się, że Łopieńscy znaleźli w nim idealnego współpracownika. Ale tutaj chciałem zacytować też mały fragment artykułu z Wędrowca opublikowanego już po śmierci Trębickiego w 1902 roku, który pokazuje, jaki problem był skomplikowany. O stosunku Wędrowiec pisał o Trębickim. Mógł się wstydzić po prostu tej pracy rzemieślniczej i nawet nie brano mu tego, by mu tego za złe, ze względu na panujące u nas zapatrywanie. Oferta Łopieńskich utrzymana była w dużej mierze w modnych wówczas w całej Europie i poszukiwanej przez odbiorców w stylach historycznych Ludwika XV, Ludwika XVI i Empire. Taką pierwszą pracą pewną Trębickiego dla Łopieńskich był puchar pamiątkowy srebrny dla jednego ze zwierzchników kolei, wykonany w 1890 roku. To niestety taka ówczesna maniera warszawskiej pracy, kiedy zamiast napisać imię i nazwiska, o kimś pisano właśnie w taki sposób anonimowy, kiedy Kurzawa zrobił projekty dla Frażeta, to na wystawę paryską to Kurier Warszawski ogłosił, że jeden ze znanych fabrykantów miejscowych uznanego rzeźbiarza zamówił projekty. W około 1893 roku powstała neogotycka oprawa modlitewnika, prawdopodobnie przeznaczona dla żony Trębickiego. Była ona repusowana przez Grzegorza Łopieńskiego w srebrnej blasze. Przed 1894 roku powstał puchar myśliwski dla rezydencji cesarskiej w Spale. Zachował się projekt, to jest, nawiasem mówiąc, proszę Państwa, projekt steki projektów i fotografii archiwalnych prac Trębickiego, o które muzeum się wzbogaciło dzięki wspaniałomyślności siedzących tutaj Państwa, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Zapewne to trofeum było za bardzo rozbudowane i zapewne zbyt kosztowne, więc w efekcie powstał taki puchar zwieńczony dzikiem. Zachowany jest również w Muzeum Narodowym projekt otoku, ale oczywiście zgodnie ze zwyczajem w firmach brązowniczych części
kompozycji wykorzystywane. No i to jest, proszę Państwa, taki elektryczny dzwonek salonowy właśnie w kształcie tego żdzika wieńczącego w kubek. W 1994 roku na Targach Krajowych we Lwowie Łopieńscy zdobyli nagrodę za bardzo piękną paterę projektu Trębickiego Cztery Żywioły, która została zakupiona do tamtejszego Muzeum Miejskiego. Kandelab, który Państwo widzicie, powstał w latach 90. W projekt trzonu do niego znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej, a potem był eksponowany na wystawie pośmiertnej Trębickiego w Zachęcie. 1897 roku pochodzi Surtout de table srebrne, zwieńczone figurami sprawiedliwości, miłości i nadziei, dar zapewne władz Królestwa Polskiego dla cara, który wtedy przyjechał do Warszawy. To jest projekt Trębickiego i fotografia ukazująca już zrealizowane dzieło. W tym samym roku zresztą Łopieńscy z tej samej okazji, czyli przyjazdu cesarza, wykonali tacę według projektu Wincentego Bogaczyka. Wedle prasy taca była machoniowa z okuciami złotymi, co wydaje mi się trochę mało prawdopodobne, ale powtarzam, taką tradycyjną tacę, na której podawano chleb i sól. Wiemy o tych dwóch pracach, natomiast zapewne w firmie powstało jeszcze więcej tego typu specjalnych takich prezentów, ponieważ władze i królestwa, i miasta z najróżniejszych okazji, czy to koronacji, czy urodzin, czy wizyt, nie tylko chciały, ale były niejako obligowane do tego typu prezentów. Trębicki zapewne był też autorem żardiniery i kandelabrów dla klubu myśliwskiego. To jest zapewne 1899-1900. Siedziba klubu przy ulicy Kredytowej została skończona w 98 roku i to jest, proszę Państwa, w mosiądz srebrzony. I jeszcze jedna praca braci Łopieńskich, srebrna szkatuła dla Sokratesa Starynkiewicza z 1892 roku, który właśnie wtedy odchodził na emeryturę. Był to dar w Komitetu Kanalizacyjnego Miasta Warszawy. Nie wiem, kto był autorem projektu, ale też wydaje mi się, że można ją przypisać Trębickiego. Były to czasy, kiedy wszelkiego typu jubileusze
czczono właśnie takimi nie zawsze koniecznie praktycznymi, ale artystycznymi przedmiotami, i co tu ukrywać, dosyć kosztownymi. Jak przegląda się te archiwalne fotografie, ponieważ wielu tych prac zachowanych nie ma albo nic o nich nie wiemy, to proszę Państwa, odnosi się wrażenie, że właściwie przy pomocy tych adresów pamiątkowych, zastaw na biurko, szkatuł i tak dalej, można zilustrować wszystkie ważne wydarzenia tamtych czasów i istotne, zasłużone instytucje czy też postaci z różnych dziedzin życia. Tutaj jest na przykład z 1896 roku oprawa srebrna albumu dla Stanisława Markiewicza, inicjatora kolonii letnich. Z kolei szkatuła według projektu Leopolda Wasilkowskiego dla Henryka Sienkiewicza z racji jego jubileuszu. Zegar z 1907 roku upamiętniający firmę Gebetnera i Wolfa. To jest bardzo marna fotografia z ręki z prasy warszawskiej. To jest, proszę Państwa, garnitur, kominkowy. Dar w kolonii austriackiej dla kończącego służbę konsula austriackiego w Warszawie. I jak jest napisane, Łopieńscy inspirowali się w kompozycji brązami stanisławowskimi z Pałacu Łazienkowskiego. Tutaj z kolei niestety napis jest bardzo trudno czytelny, to jest jak puchar pamiątkowy związany z jubileuszem jakiegoś zakładu Paskiewicza, czy taka neorokokowa oprawa albumu pamiątkowego 5. Kałużskiego Pułku Piechoty, który stacjonował wówczas w Białej Podlaskiej. I proszę Państwa, tutaj z kolei piękna szkatuła na akt erekcyjny, przepraszam za podpis i za błąd w dacie, jest to w drewno i brąz złocony na akt erekcyjny szpitala Anny Marii w Łodzi z 1904 roku projektu Jana Biernackiego. W swoich pięknych wspomnieniach warszawskich Jadwiga Wajdel-Dmochowska jeden rozdział poświęciła Łopieńskim. Napisała tam, że był okres, kiedy w każdym domu musiało być coś od Łopieńskich. Oczywiście córka wziętego i zamożnego adwokata warszawskiego miała na myśli swoje środowisko, bo rzecz prosta, to co oferowali Łopieńscy, nie było dla każdego domu. Tutaj, proszę Państwa, jest stronica z albumu
ofertowego, gdzie są przez modele lamp tak zwanych salonowych. I proszę zwrócić uwagę, to są ceny 190, 180, dochodzące do 200 rubli i bez abażura i bez szkła. To były wysokie sumy. W tym czasie srebrną cukiernicę, która ważyła około 1,5 funta, czyli jakieś 600 gramów, można było kupić za jakieś 50-60 rubli. Parę złotych obrączek w Warszawie w tym czasie można było dostać nawet za kilka czy 5 rubli, a złoto nie mogło być niższej próby niż 56 złotników. Oczywiście firma nie wydawała drukowanych katalogów, tak jak duże firmy, tak naprawdę jak Fraszet czy Norblin, które jednak oferowały tam tylko przedmioty srebrzone i takie powszechnego użytku, a tę droższą kosztowniejszą ofertę oferowały w swoich sklepach firmowych. Chyba od samego początku pracy Grzegorza każdy realizowany model był udokumentowany fotografią, a albumy w układzie tematycznym były do wglądu w magazynie firmowym lub w kantorze firmy jako oferta zakładu. Z albumów, które znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie, wynika, że Łopieńscy mieli przedstawiciela swojego, mieli swoje przedstawicielstwo A. Cierpińskiego i W.K. Tyszkę w Petersburgu. Niestety nie udało mi się dowiedzieć, czym obaj panowie się zajmowali, bo zapewne nie byli to tylko agenci Łopieńskich, tylko musieli jeszcze mieć coś innego do roboty. To przedstawicielstwo mieściło się na Balszoj Kaniuszennej ulicy. Dzisiaj to jest to taka trochę pustawa, szeroka ulica, jakby trochę na uboczu, chociaż jest ona w centrum, bo odchodzi od Ermitaża, a na jej początku stoją budynki dawnych wozowni i stajni dworu cesarskiego, stąd zresztą nazwa, ale niegdyś, chociaż nie była to taka elegancka arteria jak Newski Prospekt czy Balszaja Morskaja ulica, ale była to handlowa i bardzo ożywiona ulica. Fakt ten właściwie do tej pory nie był odnotowany i oczywiście nie można wykluczyć, że Łopieńscy mieli też jeszcze przedstawicieli na przykład w Moskwie bądź też w Kijowie. Oczywiście, gdy mówi się bracia Łopieńscy, to od razu się to kojarzy z brązami. Tylko tyle, że nie wolno zapominać, że bracia Łopieńscy to również wielkie nazwisko w historii złotnictwa warszawskiego.
Grzegorz Łopieński lubił pracę złotniczej i firma od samego początku realizowała bardzo dużo prac złotniczych. Poza tym przy dwóch podstawowych kręgach odbiorców tego zamożniejszego, zamożnej części społeczeństwa na różnego typu przedmioty dekoracyjne i użytkowe domowe, to drugi bardzo ważny odbiorca to był Kościół. A tutaj oczywiście naczynia sakralne zgodnie z ówczesnymi dosyć rygorystycznymi przepisami, nawet jeżeli kielich był tylko srebrzony, to sama czara musiała być srebrna. Tutaj chciałem przypomnieć kilka takich prac, przepraszam bardzo. Jeszcze jedno, bo to jest fotografia z jakiejś wystawy warszawskiej, której nie potrafiłem ujednolicić. Chciałem zwrócić uwagę Państwa na tę lampę do buduaru damskiego w kształcie kosza kwiatów. Niektóre modele po prostu się zmieniały wraz ze zmianami w życiu. Jak Państwo widzicie, w środku tego bukietu zapewne złoconych kwiatów znajduje się lampa naftowa z takim długim bardzo kominkiem, żeby przy, nie daj Boże, filowaniu ten tłusty, okropny kopeć nie zabrudził niczego. I ten sam troszkę przeredagowany model, gdzie już oczywiście nie ma lampy naftowej, ale w kwiatach widzicie Państwo żarówki. I srebra, tutaj patera dla Lubomirskich, czy taki przykład w garnituru do kawy i herbaty, czy imbryk do herbaty srebrny, który nawiasem mówiąc zapewne był zrobiony na konkretny obstalunek, ponieważ sama forma tego imbryka tak na dobrą sprawę nie ma nic wspólnego z formami klasycystycznymi warszawskimi z pierwszej połowy XIX wieku. Tutaj raczej to zwieńczenie nakrywy uchwyt jest takie w duchu sreber wileńskich, a w całości są również jakieś takie wpływy, powiedziałbym, petersburskie. Czy piękna taka w manierze Ludwika XV srebrna popielniczka, nasz kandelab ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, czy w końcu stosunkowo skromny, już wykonany w dwudziestoleciu międzywojennym talerz pochodzący z większego zespołu. Czasem Łopieńscy posługiwali się wzorami wykonanymi dla kogo innego. Tutaj Państwu przedstawiam taką kasetkę z reliefami Kurzawy przedstawiającymi potyczki z czasów napoleońskich. My mamy w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie bardzo podobną, zupełnie innego brązownika, ale co jest najważniejsze, taka szkatuła powstała na zamówienie Frażeta. Była zwieńczona konną figurką księcia Józefa Poniatowskiego i była eksponowana na wystawie światowej w 1889 roku.
Zapewne sukces tych reliefów był, ale w Polsce oczywiście, nie w Paryżu, był tak duży, że zamawiano takie szkatuły. Zachowało się również i w zbiorach muzealnych, i w kolekcjach prywatnych wiele samodzielnych takich odlewów tych poszczególnych reliefów, a nawet ku mojemu niebotycznemu zdumieniu kiedyś udało mi się zobaczyć taką metalową kasetkę, taką jakiej się używa na podręczne pieniądze w kasach czy pieczątki. W sposób prymitywny dekorowano takimi wyciśniętymi tymi scenami. Oczywiście można wśród prac sygnowanych przez Łopieńskich znaleźć modele, które pochodzą z innych firm, między innymi francuskich. Monika Bryl napisała, słusznie stwierdzając, że nie wiadomo, czy korzystanie z obcych motywów odbywało się na drodze porozumień lub umów z twórcami, bądź właścicielami fabryk, na co nie znalazła dowodu. Ale mnie wydaje się, że dzięki znajomości spraw kilku firm złotniczych warszawskich, że jeżeli były to powtórzenia, to były to powtórzenia legalne. Pokutuje taki pogląd, że nie obowiązywało prawo autorskie, że się to wszystko ściągało. I oczywiście plagiaty czy kradzieże były tak jak są i dzisiaj, ale te duże i poważne firmy sobie na to pozwolić po prostu nie mogły. Poza tym proszę nie zapominać o jednej rzeczy, że i Grzegorz Łopieński, i Tadeusz byli w Paryżu na praktykach, ale potem również jeździli za granicę, jakieś kontakty mieli. Nam się to może wydawać trudno zrozumiałe, ale w tym czasie ci ludzie z tych samych branż się po prostu w Europie znali. Poza tym był jeszcze wywiad, proszę Państwa, bo taka firma paryska Christofle utrzymywała w Warszawie przez 60 lat swojego agenta, który po prostu jej donosił. Jaka to firma, co robi, co sobą reprezentuje, i jeździł po królestwie i po cesarstwie. Znalazłem taki list, gdzie dokładnie opisuje w Wilnie wszystkich możliwych jubilerów złotników. To też ani bracia Łopieńscy, ani inne firmy, te liczące się firmy warszawskiej z tej branży artystyczno-metalowej na żadne plagiaty pozwolić sobie po prostu nie mogły. Zresztą wbrew rozpowszechnionemu mniemaniu, nawet drukowane katalogi, tak zwane price kuranty, nie były wcale powszechnie dostępne. One obsługiwały głównie reprezentantów tych firm, ich magazyny firmowe czy też agentów. Łopieńscy, tak jak wszystkie inne firmy warszawskie, podejmowali się wszelakich zamówień, nawet jeżeli one niekoniecznie były w ich specjalizacji, przyjmując zamówienie i zwracając się o współpracę do innych firm. Tutaj, proszę Państwa, jest przykład złotego wieńca wykonanego
na inaugurację Filharmonii Warszawskiej. Na koncercie grał wtedy Paderewski i jemu tenże pamiątkowy złoty wieniec wznowiono. Jest on ocechowany znakiem Łopieńskiego, ale jest tam również znak takiej złotniczo-jubilerskiej firmy Klimowicza. Zapewne projekt powstał u braci Łopieńskich, natomiast to wykonanie złotego przedmiotu zlecono Klimowiczowi. Czy inny przykład? Srebrny puchar z trybowanymi kwiatami, monogramem M z drugiej strony i koroną cesarską, który nosi dwie cechy i braci Łopieńskich i kontinent znanej firmy Nagalskiego i Psyka. To też była całkowicie normalna zasada współpracy różnych firm. Czy w końcu, proszę Państwa, tutaj zachowany na Jasnej Górze przykład berła Królowej Polski, które było wotum kobiet polskich za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, wykonane w 1926 roku. Projektował je Felix Łopieński. Realizacja była też w zakładzie, natomiast są tutaj również prace jubilerskie, bo orzeł ma na skrzydłach perły, są jeszcze kamienie. I oczywiście tej prace czysto jubilerskie wykonała zasłużona warszawska firma Ruszczyńskiego. Tak nawiasem mówiąc, proszę Państwa, tam na szczycie, w zwieńczeniu tegoż berła, są poza orłem są trzy postaci. To jest królowa Jadwiga jako miłość, ksiądz Skorupka jako wiara i pachole polskie jako nadzieja na narodu. I tak jak wspominałem, oferta Łopieńskich to utrzymywała się głównie w tych historycznych stylach, przede wszystkim Ludwika XVI i Jan Piru. Oczywiście był również Ludwik XV, ale oczywiście reagowali na kolejne, na nowe trendy mody. Tutaj, proszę Państwa, przepraszam, jest to jeszcze zbliżenie tego zwieńczenia berła. Dwa przykłady bardzo modnego wówczas, chociaż to taka oprawianie porcelanowych czy szklanych wazonów jest już wcześniejsze, XVIII-wieczne. Dwa secesyjne szkła, to zapewne gale w oprawie brązowej i złoconej, czy tutaj. To jest z kolei kandelabr według projektu Laszczki, czy ten nóż do papieru srebrny, czy dzwonek pokojowy i oprawa do pudełka zapałek. I w końcu, proszę Państwa, również styl zakopiański też musiał się pojawić. To jest lampa elektryczna projektu Józefa Gardeckiego. To jest z kolei też utrzymana w stylu zakopiańskim żardiniera. Wprawdzie Laszczka twierdził, słusznie bardzo, że to było kompletnie bez sensu, bo styl wywiedziony z ciesiołki i
istny cerki do metalu się zupełnie nie nadawał, ale po prostu takim już pełnym przejawem tego stylu jest ten kielich mszalny z 1904 roku, wykonany dla księdza Felicjana Lutosławskiego z Ciechocinka. Oczywiście tymi projektowanymi, czy w firmie, czy wedle zamówionych projektów, Łopieńscy wykonywali kopie z dawnych brązów. Tutaj Państwo widzicie taką żardinierę w oryginale Tomira, czy świecznik z zespołu zamkowego. I nie bardzo wiem, kiedy te przedmioty powstały, ale wydaje mi się, że one mogły powstać w samym początku odzyskania niepodległości, kiedy zamek próbowano kiedy zamku próbowano usunąć te naleciałości XIX-wieczne władz rosyjskich. Nawiasem mówiąc, w siedzibie dawnego towarzystwa Chopinowskiego na Tamce zachowany jest również zachowana przez braci Łopieńskich kopia takiego monumentalnego w kandelabru kafierego. Myślę, że to skądinąd dla brązownika, dla cyzelera przede wszystkim, czy dla pozłotnika, były to prace niezwykle interesujące przez cały XIX wiek. Tym odniesieniem było dawne rzemiosło artystyczne. Posuwano się nawet do tego, że we Francji władze dawały te arcydzieła XVIII-wiecznego brązownictwa, meblarstwa czy ceramiki, pozwalały kopiować nawet z oryginalnych form, jeżeli one były zachowane. Proszę Państwa, przepraszam bardzo, czas mnie goni, więc będę się streszczał. Ważne dziedziną wytwórczości Łopieńskich było oświetlenie, które oczywiście się też zmieniało. Tutaj chciałem pokazać kilka przykładów takich efektownych lamp naftowych. Taki wiszący świecznik, który tutaj jest pokazany z lampami naftowymi, aczkolwiek tego typu oświetlenie było również na gaz i służyło bądź do oświetlenia stołu stołowego, bądź na przykład w cukierniach i kawiarniach stołu bilardowego. To już jakieś wspomnienia projektów Trębickiego do wiszącej ampli. Przykłady utrzymanych w stylach historycznych kinkietów czy świeczników, czy lamp na biurko, i przykłady secesyjne. Ten bardzo piękny z postaciami kobiecymi i nie znam niestety i nie udało mi się ustalić autora modelu, ale uważam, że jest to jeden z piękniejszych
pomysłów realizacji. Wspomniałem już o tym drugim ważnym odbiorcy, jakim był Kościół. W gruncie rzeczy u Łopieńskich można było zaopatrzyć się we całe metalowe wyposażenie Kościoła od świeczników takich oświetlających wnętrze przez lichtarze, krucyfiksy, krzyże procesyjne, aż do tabernakulów i sakra. Tutaj Państwo widzicie taki kościelny torszer na cztery lampy naftowe do oświetlania wnętrza, czy kinkiety naftowe utrzymane w stylu gotyckim, jak większość budowanych wówczas kościołów, czy tak taki świecznik wiszący z lampami naftowymi. Tu z kolei zaś według projektu Stefana Schillera srebrne tabernakulum zachowane do dnia dzisiejszego w kościele świętego Józefa w Kaliszu, czy inne bardzo piękna realizacja. Niestety nie wiem dla jakiego kościoła z lat 30. sama szafa tabernakulum i tabernakulum już zmontowane z glorią. Jako przykład monstrancja, czy proszę Państwa kielich mszalny złoty księcia kardynała Sapiehy dla katedry wawelskiej z 1917 roku. Według dawnego obyczaju każdy biskup miał niejako obowiązek złożyć swojej katedrze złoty kielich. I wydaje mi się, że ten kardynalski dar złotego kielicha braci Łopieńskich był ostatnim takim złotym kielichem w historii dotychczasowej kościoła w Polsce. Jak wspomniałem, ten najpiękniejszy okres w rozwoju firmy zakończyła pierwsza wojna światowa. Powtórzę jeszcze raz, że odcięcie rynku rosyjskiego, ale nie tylko rynku rosyjskiego. Powszechne zubożenie społeczeństwa, o czym się może nie zawsze pamięta. Ludzie bogaci, którzy na przykład mieli pieniądze w banku państwowym, czyli banku rosyjskim, uważanym za bardzo solidny i pewny, no nagle zostali bez pieniędzy. Potem szalejąca inflacja, ale nie tylko to, bo nie można na to. Zmiana jednak stosunków życiowych, pewne uproszczenie, tak jak po każdej wojnie, tak powiem, kolejna demokratyzacja życia, trendy artystyczne i inne, to wszystko się oczywiście musiało odbić. Oczywiście nie znaczy to, że tego typu zamówień pamiątkowych, czy jak to się jeszcze w końcu XIX mówiło, prezentowych z dnia na dzień zabrakło. Tu jest na przykład takiej pamiątkowej szkatuły z okazji jubileuszu cukrowni w Klemensów. Poza tym, no
powstawało nowe państwo, czyli reaktywowano polskie uniwersytety, trzeba było wyposażyć ministerstwa i różne instytucje centralne. I tutaj przykłady łańcuchów dziekańskich dla Uniwersytetu Warszawskiego, to jest łańcuch dziekana prawa, czy berło rektorskie Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie siedzą poniżej orła cztery postaci. Ta symbolizuje teologię, druga filozofię, ta bodajże medycynę i prawo. Tutaj jest przykład oświetlenia, dla którego się z gmachów rządowych, czy taki kinkiet dla wedla. Proszę Państwa, żeby już Państwa nie męczyć, bo tak powiem, i tak przekroczyłem przekroczyłem limit, który mi koleżanka dała. Chciałem jeszcze tylko wspomnieć o jednej rzeczy, że wspomniana już przeze mnie Jadwiga Tmochowska, wspominając w tym rozdziale o Łopieńskich, pisze jeszcze, że w 1956 roku, kiedy odlewano na Chorzej tablicę dla upamiętniającą ją jej ojczyma, obstąpili ich starzy pracownicy kształceni przez Łopieńskich, mieli ten szczególny, piękny stosunek do pracy. Otóż ja chcę powiedzieć, że jako młody człowiek, który zaczął pracę w Muzeum Narodowym w Warszawie w latach 70. korzystałem jeszcze z usług tak zwanych PKZ-ów, czyli państwowych pracowni konserwatorskich, a taka pracownia konserwacji metalu znajdowała się wówczas na Młocinach. I tam też wśród tych starszych panów pracowali ci kształceni przez Łopieńskich. Właściwie nie było dla nich trudnego zadania do wykonania. Już przy pierwszej mojej wizycie z dumą mi powiedzieli, że oni są od Łopieńskich. Także ta legenda trwa i niechaj trwa. Dziękuję Państwu bardzo. Thank you.